Dziękuję. Dziękuję, serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, kilka godzin temu z tego samego miejsca mówiłem o wartości prawdy. O wartości prawdy zarówno w odniesieniu do prezydentury mojego świętej pamięci brata, do pracy jego współpracowników, ale także prawdy w odniesieniu do samej katastrofy, tych wszystkich pytań, na które ciągle nie ma odpowiedzi. I jeśli dzisiaj jesteśmy tutaj, jeśli dzisiaj te wszystkie sprawy, które 5 lat temu były tak zupełnie niejasne, są znacznie, bardzo znacznie jaśniejsze, jeżeli wiemy dużo więcej, jeżeli wielu Polaków wie już dzisiaj, kim był Lech Kaczyński, kim byli jego współpracownicy, to dlatego, że przed 5 laty, tu dokładnie w tym miejscu, zrodził się wielki ruch. Wielki ruch, który trwa, który nie pozwolił zapomnieć, a byli tacy, którzy chcieli, żeby zapomniano, który nie pozwolił kłamać, a byli i są tacy, którzy ciągle kłamią. I dziś, 5 lat po tamtej tragedii i w 5 lat po początku tego ruchu, bo to niemalże ten sam moment, ten sam dzień, przyszło mi, a traktuję to jako obowiązek i jako wielki zaszczyt, podziękować. Podziękować tym, którzy na różne, bardzo różne sposoby, będę jeszcze o tym mówił, ten ruch tworzyli. Jak zawsze w polskiej historii mogliśmy liczyć na Kościół. W trudnych sytuacjach zawsze na Kościół można liczyć. Chcę tutaj podziękować najpierw temu wielkiemu kapłanowi, najbliższemu współpracownikowi świętego Jana Pawła II, księdzu kardynałowi, metropolicie krakowskiemu Stanisławowi Dziwiszowi. To on podjął wiekopomną decyzję o pochowaniu pary prezydenckiej na Wawelu. Dziękuję. Z całego serca dziękuję. Chciałem podziękować księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za jego piękne kazanie, które słyszeliśmy wielokrotnie, bo było powtarzane także tutaj w katedrze, za postawę. Metropolita poznański pokazał, że można. Pokazał, że można. Że można mówić prawdę, że różnego rodzaju naciski nie muszą działać. Chciałem podziękować księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, który wielokrotnie wykazywał ogromną życzliwość wobec tych wszystkich spraw, o które ten ruch społeczny, o którym mówię, zabiegał. I warto wspomnieć, że ksiądz arcybiskup Gądecki jest dzisiaj przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski jest jego zastępcą. Chciałem podziękować księdzu biskupowi Pacyfikowi Dydyczowi za to nieustanne wsparcie. Którego udzielał nam w tych trudnych latach. Ale
trzeba też podziękować setkom, tysiącom innych duchownych, innych księży, także biskupów, którzy na różne sposoby, ale przede wszystkim przez ten największy dar, dar mszy świętej, dar Eucharystii, tej naszej sprawie służyli, wspomagali ją. Pamiętajmy, ogromna część tablic, epitafiów, które upamiętniają katastrofę, jej ofiary, prezydenta, znajduje się w kościołach, wewnątrz kościołów, na zewnątrz kościołów. Jest takie epitafium także na Jasnej Górze. Chciałem też podziękować za to serdecznie. Ale to nie wszystko. Bez udziału księży nie odbywałyby się liczne uroczystości, także pozakościelne, pochody, to wszystko, co tworzy siłę tego ruchu. Musimy o tym pamiętać. Nie jestem w stanie podziękować wszystkim, ale chcę wymienić trzy nazwiska. Księdza Stanisława Małkowskiego. Księdza Bogdana Bartolda. I ojca Zdzisława Tokarczyka. Niech poprzez te trzy nazwiska, tych trzech kapłanów, wielkich, wybitnych kapłanów, te podziękowania dotrą do wszystkich. Do wszystkich, którzy się w tą naszą wielką sprawę angażowali. Ale nie można mówić o roli Kościoła, o roli duchowieństwa w tej sprawie, jeśli nie wynieść wyjątkowo wysoko roli Radia Maryja. Telewizji Trwam, naszego dziennika. Roli ojca dyrektora. Ojca dyrektora, bez którego to wszystko nie mogłoby się wydarzyć. Ale wokół ojca dyrektora są ludzie, którzy go wspierają. Przede wszystkim ojcowie redemptoryści. Ale jest także człowiek szczególny, który nie nosi sutanny, jest świecki, kapitan Sulatycki. Jemu też serdecznie, z całego serca dziękuję. Ale powtarzam, bez ojca Rydzyka ta sprawa, o którą zabiegamy, o którą walczymy, byłaby nie do wygrania. Widzę przed sobą krzyż. Krzyż, znak naszej wiary, znak Kościoła, ale także znak, który wpisał się w sposób szczególny w to wszystko, co dzieje się od 5 lat. Jest taka grupa, którą nazywamy obrońcami krzyża. Oni tutaj codziennie są z krzyżem, ze zniczami, codziennie się modlą. Dziękujemy panu Stanisławowi Krzyżakowi, który jest tym, który codziennie, mimo niemłodego już wieku, ten krzyż tu przynosi. I wszystkim, którzy tutaj czuwają.
Szanowni Państwo, w ruchu, o którym mówię, ogromną rolę odegrali także świeccy. Tu muszę przede wszystkim wspomnieć, powiedzieć z całą siłą, bo ta rola jest w tym wypadku ogromna, o Gazecie Polskiej, o codziennej Gazecie Polskiej, o Telewizji Republika. O klubach Gazety Polskiej. Bez nich to też by się nie mogło odbyć. Dziękuję Tomaszowi Sakiewiczowi, który tym wszystkim kieruje. Dziękuję Anicie Gargas. Także za ciebie. Dziękuję Joannie Lichockiej. I muszę specjalne słowa poświęcić innej Anicie, Anicie Czerwińskiej. Bez niej nie byłoby tutaj tych miesięcznic, nie byłoby pewnie i rocznic, a przecież podejmuje także wiele, wiele innych działań. Pani Anito, z całego serca dziękuję. Ale ten ruch, w którym ogromną rolę odgrywa Gazeta Polska i kluby Gazety Polskiej, obejmuje także inne organizacje. Bardzo wielu ludzi, także nienależących do żadnych stowarzyszeń, pracuje nad tym, by powstawały coraz to nowe miejsca upamiętnienia, by ta sprawa trwała, by trwała w społecznej świadomości w naszych sercach i umysłach. Chciałem im wszystkim w tej chwili serdecznie podziękować. Ale to nie wszystko jeszcze. Są bardzo zasłużeni, niezwykle zasłużeni, którym jeszcze nie podziękowałem. Bo obok tych działań, które można by określić jako rozproszone, są także te działania zwarte, prowadzone przez zwarte instytucje. I tutaj mogę powiedzieć, bylibyśmy dzisiaj bardzo daleko od prawdy, gdyby nie Antoni Macierewicz. Gdyby nie jego zespół. Gdyby nie, chyba się nie obrażam, jeśli tak powiem, jego profesorowie, profesor Binenda, profesor Nowaczyk, profesor Szczuczyński. Profesor Jasukiewicz. Ale można by wymienić jeszcze bardzo wielu innych. To ogromny wysiłek wielu ludzi. Ich szef, który nie jeden raz w życiu podejmował się działań niemożliwych, KOR, likwidacja WSI, i podjął się kolejnego niemożliwego zadania i wykonuje je. Wielką rolę w dochodzeniu do prawdy wypełniła też konferencja smoleńska. Chciałem tu wspomnieć nieżyjącą już niestety, niedawno przedwcześnie zmarłą panią profesor Kamińską-Trelę, panią profesor Ziółkowską, pana profesora Wiktakowskiego, pana profesora Szymańskiego, pana profesora Obremskiego i oczywiście wielu innych, wszystkich, którzy odważyli się, bo dzisiaj to niestety wymaga odwagi podjąć tą sprawę.
i zorganizowali te konferencje, które prowadzą nas ku prawdzie. Wielką rolę przede wszystkim w odsłanianiu prawdy o tak bardzo zakłamanej przez przemysł pogardy prezydenturze Lecha Kaczyńskiego odegrał ruch jego imienia, ruch Lecha Kaczyńskiego z Maciejem Łopińskim na czele. Nie ma tu dzisiaj, bo jest chory, ale trzeba mu podziękować. Zorganizowano wiele konferencji, wyjaśniono wiele spraw, powiedziano wiele prawdziwych rzeczy. To były krótkie cytaty z różnych wypowiedzi, ale naprawdę to dużo, dużo za mało. Nie tutaj oczywiście, bo przecież nie przeprowadzimy tu seminarium, ale trzeba tą prezydenturę, ten moment Polski naprawdę podmiotowej, nie klienckiej, wolnej badać. A autorem tej polityki, twórcą tej Polski był prezydent Lech Kaczyński. W samym kierunku idą wysiłki Instytutu Lecha Kaczyńskiego i pracowni Lecha Kaczyńskiego z Wojciechem Stańczykiem na czele. Przepraszam, Stańczakiem na czele. Tam też toczy się praca nad wyjaśnieniem tego wszystkiego, co wiąże się już nie z samą katastrofą, a z tą polityką, z tym wszystkim także, co działo się później z przemysłem pogardy. Są wydawnictwa, jest wiele bardzo cennych prac. Serdecznie, bardzo serdecznie panu Wojciechowi dziękuję. Ale przede wszystkim chciałem podziękować Państwu tu obecnym, ale także tym wszystkim, którzy choćby raz w ciągu tych 5 lat uczestniczyli w jakimś pochodzie, w jakiejś mszy. Tym wszystkim, którzy uznali, że warto. W szczególności dziękuję tym, którzy angażują się wielokrotnie, a już najbardziej tym, którzy są tu i w takich miejscach jak to, co miesiąc. Bo oni, można powiedzieć, budują to rusztowanie, na którym cały ruch się opiera. A ten ruch ma przecież prowadzić nas do prawdy. A jak powiedziałem, bez prawdy o Smoleńsku nie będzie wolnej, niepodległej, silnej, zapewniającej nam bezpieczeństwo i sprawiedliwy, solidarny ład społeczny Polski. Tej Polski, o którą nam chodzi, o której marzymy. Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję.